W poniedziałek 17 stycznia w Herbaciarni Europa odbyło się cykliczne spotkanie Stowarzyszenia Forum dla Wolsztyna i Powiatu Wolsztyńskiego. Tematem przewodnim zebrania były perspektywy rozwoju miasta i gminy Wolsztyn. Głównym tematem cyklicznego spotkania Forum dla Wolsztyna i Powiatu Wolsztyńskiego były perspektywy rozwoju miasta i gminy. Przedsiębiorcy i przedstawiciele grup zawodowych w Olsztyna mieli okazję omówić najbardziej palące problemy naszego regionu z burmistrzem panem Janem Słomińskim oraz zastępcą panem Andrzejem Rogozińskim. Omówiono m.in. sprawę połączenia oczyszczalni ścieków miejskiej i okręgowej spółdzielni mleczarskiej, choć nie zabrakło też głosów za wybudowaniem nowej oczyszczalni. Wytknięto również sprawę zaniedbanego i zarośniętego terenu tuż przy deptaku prowadzącego z osiedla na dworzec PKS. Okazało się, że jest to teren prywatny, aczkolwiek planuje się tam w dalekiej przyszłości teren rekreacyjny. Na spotkaniu forum poruszono również sprawę nieporządku na wolsztyńskim targowisku oraz omówiono perspektywy rozwoju turystyki ziemi wolsztyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem parowozowni.